Lecimy na Szczecin. Słuchajcie, widzowie. Widzowie. To ja, Rafał Kosno, Zielony, a to jest Adam Czeczetkowicz. Adam Stanisław Czeczetkowicz. Adam Czeczetkowicz będzie takim moim testerem, bo chcemy walczyć z hejtem, chcemy walczyć z uzależnieniami, z patostreamem. Słowo hejt bym nie używał, bo to jest niepolskie słowo. Bardzo znane. Nienawiść? Nienawiść? Bardziej głupota, wiesz? Głupota po prostu. Nie, bo nie, dobrze to określiłeś, no. Nienawiść to jest coś pomiędzy miłością i nienawiścią. Czyli chcemy walczyć z głupotą. Z głupotą. Ludzką i z głupotą. Bo nienawiść to za duże słowo. Z głupotą, no. A z głupotą spotkaliśmy się w związku ze szkolną, w związku z tematem z Krzysztofem Kononowiczem i ostatnio ze śmiercią majora. Z zakłócaniem pogrzebu, z fake newsami, czyli z kłamstwami, z pomówieniami. Z bzdurami. Mega bzdurami. Wyssanymi z palca. Z lewego palca. Z brudnego, nie wiem, z nogi chyba. Nawet. Nie, no po prostu to ja tak. Już usłyszałem takie bzdury, tak. Że dawno nie słyszałem takich bzdur. No na przykład jakiś szczyl na pogrzebie krzyczał do mnie, że... To ja zabiłem majora. Bo polewałem mu wódkę w Sędziszowie. I musiałem tłumaczyć potem, że po pierwsze nigdy nie piłem z majorem akurat. Nie polewałem wódki. Ale mamy na linii Jacka Harasia z Sędziszowa. I chcemy z nim pogadać właśnie na temat takich najbardziej kontrowersyjnych bzdur, niedopowiedzeń, które są rozpowszechniane. Przez określone osoby, nie czarujmy się, którym nie wyszło nagrywanie filmów z Kononem i z Majorem. I dlatego po prostu teraz zemsty mszczą się, jak Piotrek z Warszawy, brat bliźniak Pawła. Paweł mógł wystąpić w sprawie dla reportera. Uciekł ze studia. My tam zostaliśmy. Powiedzieliśmy prawdę o tym przekręcie, który Paweł tam chciał przyjąć. Próbowaliśmy coś powiedzieć. Próbowaliśmy, bo nas ocenzurowano. Media zostały tak... Oni to w ogóle mieli ustawione po prostu ze sprawą do reportera i ta audycja na początku miała być taka po prostu no hejtująca. Ludzi, którzy pomagają, a ci, którzy chcieli właśnie, tak jak Paweł z Warszawy... Karcąca. Tak. Paweł z Warszawy nagrywał z Kononowiczem i został wyrzucony po prostu ze szkolnej i potem się za to mści. Tak samo jak Piotrek z Warszawy chciał nagrywać z Kononowiczem. Przynosił wódeczkę dla Jarka Jacka z kanału Mleczny Człowiek, ale Kononowicz nie chce z nim nagrywać. Ostatnia jego wizyta miesiąc temu przed pogrzebem mniej więcej zakończyła się mandatami w wysokości 1100 zł i wtedy powiedział, że sobie szkolną odpuszczę. Ale jak major umarł, wbił się na pogrzeb, chcieli zrobić trzodę na pogrzebie, co zapowiadali. I słuchajcie, mamy Jacka na linii i teraz na przykład parę chociażby takich faktów, bo dzisiaj znowu wyszło coś takiego, że major został znaleziony martwy o 6 rano. O 6. O 6, tak. Ale po południu. Dokładnie. Jacek od początku mówił, że został znaleziony o 6 po południu, czyli o godzinie 18. Więc wersja, którą Piotrek próbuje wciskać frajerom, że... Znaczy nie frajerom, tylko ludziom nieświadomym. Tak. Bo wiesz, no ludzie są... Ale on już, wiesz, uknął taką teorię spiskową, że skoro został znaleziony martwy o 6 rano, a policja i pogotowie przyjechały dopiero o 6 po południu, czyli 18, no. To przez te godziny tak. Co ci ludzie, którzy go otruli, zamordowali majora w Sędziszowie, tak. Wiesz, tam czyścili miejsce zbrodni, wywozili rzeczy z domu i tego typu historie. O, pięknie. Tak, bo w ogóle ja cały czas mówię, że gdyby prokuratura miała jakieś wątpliwości, to nie wydałaby ciała osoby otrutej czy zamordowanej ludziom, którzy go otruli i zamordowali, żeby te osoby zorganizowały pogrzeb majora, nie? No to... Ale oczywiście wszystkie takie rzeczy są odrzucane. Jacek, na przykład zacznijmy od tego, bo była taka teoria spiskowa, że to był jakiś spisek, że major został wywieziony do Sędziszowa, że ty to uzgadniałeś z kimś, ze Sławkiem, z centrali, czy ze mną. Nie. No, powiedz jak to było. Miałem numer do majora. Tak. Z majorem rozmawialiśmy wielokrotnie. Ja rozmawiałem, moja mama. On się żalił zawsze na Krzysztofa przecież. Tak.
Dokładnie tak. Chciał stamtąd wyjść w jakikolwiek sposób. Mhm. Tak jak wcześniej na przykład uciekł do Niemiec, to też nie był niczyj spisek, tylko po prostu chciał żyć inaczej niż na szkolnej i jak miał taką możliwość, to wyjechał do Niemiec po prostu. No. I to było bez wiedzy Sławka, bez wiedzy mojej. Ja na ten temat się nie wypowiem, bo nie wiem na ten temat. Jasne, oczywiście, tak. Natomiast tutaj, no to cóż, no po prostu widzieliśmy nieraz tam... No bo zacznijmy od tego, że ty z mamą, można powiedzieć, że jesteście widzami szkolnej tam od jakiegoś czasu dłuższego, nie? No, 4 lata co najmniej. Więc orientowaliście się, jak tam Krzysiek i Major, jak się zachowują, jak się kłócą i tak dalej, nie? Tak. No, powiem, że bardzo dokładnie to wszystko znamy. Przecież ty nawet byłeś chyba godzina czy dwie u Krzyśka, jak Major wyjechał, jako lokator, nie? O, byłem wcześniej jeszcze na grillu, byłem dwa razy. Tak. No, potem byłem, jak wyjechał, to nawet nie godzinę, dwie, tylko dłużej. Gdzieś od południa gdzieś do 23 godziny. Czyli znałeś ich osobiście wcześniej, wiedziałeś dobrze od środka. Tak, jak się kłócą. Jak wygląda, jakie są ich układy doskonale. Tak. Ja zawsze mówiłem, że gdybyś ty nie dał tej możliwości wyjazdu dla Majora, to oni się już po prostu przed twoim wyjazdem, Major wąchał nieustannie, Krzysiek nawet mówił, że o 3 w nocy jak wstawał, to Majora nie było na łóżku, tylko znajdował go na podwórku. Ja uważam, że śmiało można powiedzieć, że tam dochodziło już do przemocy. Tak, oni się bili, oni się kłócili, Krzysiek wzywał policję, Major jeździł na izbę wytrzeźwień, bo Krzysiek po prostu po tych awanturach miał go dość. Major oczywiście też miał go dość. Było nieraz tak, przed samym jego wyjazdem, że on miał numer do nas, była na przykład awantura, on włączał telefon, do nas dzwonił i pokazywał, co się dzieje właśnie, i mówił, zabierzcie mnie stąd. No, to jest historia patologii trochę, nie? Tak. No. I teraz Jacek tak. Teraz Jacek tak, bo przyjechaliście go, zabraliście go. Czy on na przykład u was płacił za mieszkanie? Nie. Maja. Nie płacił. Nie było takiej umowy w ogóle na ten temat. No. Czyli to, że tam mówią, że ty zrobiłeś sobie z niego niewolnika i zabierałeś mu pieniądze, zarabiałeś na nim. Tak. Ustaliliśmy z nim jedynie, że 1/3 się tam mieszka z 3 lokatorów w domu, że 1/3 się ma do opłat dokładnie, ale to wyglądało tak, że raz tylko dał 150 zł i tyle. Mhm. Ja wiem na przykład, że Major tak naprawdę od 2 lat nie zarabiał, miał długi, co tam ostatnio słyszałem, że miał już komornika nawet na koncie, tak? No komornik to był sprawa chyba z 2017 roku o jakiś niezapłacony mandat. Mhm. Dostał już tutaj sędziszowie to wezwanie. Mówi, że wcześniej to mu chyba Krzysztof zabrał, on nie wiedział o tym. Jasne. Co tam, następne zarzuty tak zwanych patowidowni z patostreamów, że ty dolewałeś mu nitro do spirytusu. Po pierwsze, po co? No właśnie, ja nie wiem, nie, ale to wiesz. No ja nie wiem, też tego nie rozumiem, bo po co? No tak. Mhm. Ale może co jeszcze chciałem powiedzieć, tak. Że przecież początkowo, jak on tu przyjechał, to w ogóle... staraliśmy się taki content robić pozytywny. Tak, ja to samo zwracałem uwagę. Woziliście go na wycieczki w góry, jeździł BMW. No nie, akurat woziliśmy, tylko zaprosił nas ktoś. Tak, jasne, tak. Tak samo do Krakowa, z takiego kanału z Darowa zaprosili nas 2 razy. Tak. Tutaj też nagrywaliśmy przecież w ogródku u mnie pracę. Jakieś prace, tak, że Major miał coś pracować, robić i tak dalej, tak. Drzewka tam rąbał, cegły przenosił, no różne takie, myślałem, takie różne właśnie mu zajęcia normalne, ale on tego nie chciał robić. Potem dzwonił, pamiętam, potem do Jarka, że ja nie mam zdrowia tutaj cegieł nosić, coś tam. I to był cały Major, bo tak naprawdę potem wyszła na przykład ta afera, że on zobaczył, że wyświetlenia mu spadają, wszyscy mówili, że musi wracać na szkolną, bo widzowie chcą oglądać, jak oni się kłócą. On nie chciał na szkolną spadać wcale. Tak. I było jeszcze coś takiego, pamiętam, że na przykład wymyślili taką aferę, żeby Major nagrywał filmy, że oglądał inne filmy, że Krzysiek na przykład molestował swoją matkę, nie? Co oczywiście ja chciałem prostować. Pamiętam, ale to akurat nie był mój pomysł. Nie tak, ja wiem, Jacek, tylko chcę wyjaśnić, bo na przykład... Ja jedynie pamiętam, raz to mu pokazałem chyba w Wielkanoc film taki o Nitro Szczurze, to takie były przeróbki, to on pooglądał na telewizorze ze mną. Tak, ale chodzi mi o to, wiesz, że na przykład to jest taki powracający... hejt na wiele ludzi wokół szkolnej, że ktoś jest pedofilem,
że ktoś kogoś molestował. Oskarżenie takie tam. To oskarżenie z tym, że Krzysiek molestował swoją matkę, to było jakoś w ramach wyborów, tak, żeby go zdyskredytować. Potem wszystko zostało ułożone. Pamiętam, to pisała. Adam, ty pamiętasz wyborami pierwszymi, a drugimi, gdzie na drugich wyborach Krzysiek miał naprawdę dobre szanse zaistnieć mocno i robiono wszystko, by zdyskredytować kandydata. Tak. Oskarżenie, że kandydat molestuje pierwsze skrzypce w tak zwanym oskarżaniu, fałszywym oskarżaniu, jak się okazało. Ale wiecie, przed wyborami gówno się przyklei i potem ciężko to z siebie zmyć. Do dzisiaj. Do dzisiaj to powtarzają, dokładnie. Do dzisiaj to powtarzają, a ci ludzie, którzy go oskarżali, czyli Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, prokuratura, na ostatnie miesiące życia powierzyła opiekę nad tą matką Krzyśkowi w domu. Więc gdyby faktycznie był gwałcicielem, to myślę, że prezydent Białegostoku, MOP, Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, prokuratura, nie zgodziliby się powierzyć opieki gwałcicielowi nad ofiarą gwałciciela. No tak, ale pierwsze skrzypce w tym tak zwanym nagonce, paszkwilu, było w Radiu Białystok. Tak, i Krzysiek do dzisiaj to pamięta. Tak, bo jak ktoś przychodzi z Radia Białystok... Ja też pamiętam. To było zlecenie... Było zlecenie na zniszczenie... Zniszczenie człowieka. Dobrego imienia. Pewnego kandydata, który był niepotrzebny dla systemu. Więc trzeba było go czymś obrazić, ludziom pokazać źle. I no to był właśnie ten cały ten telewizja Radio Białystok, taka znana dziennikarka to robiła starsza. Na pewno ją znasz. Pewnie tak. Na 1000% ją znasz. Znane. Ty chyba kiedyś wymieniałeś imię, nazwisko, ja pamiętam. To jak się wpisze w internet, to jeszcze te artykuły wyskakują do dzisiaj, wiesz? Ja nie dam głowy, czy ona nie była umoczona w taką partię SDPR i była też kandydatką, więcej ona była posłanką. To sprawdzimy. Wiesz? Sprawdzimy potem ewentualnie jeszcze dogramy i tak dalej. Trzeba sprawdzić właśnie. Natomiast, czy to ta sama słuchaj, osoba? Wracając do tematu majora, Jacek, na przykład, jak to właśnie było z jego piciem, nie? Bo też ten zarzut, że. W ogóle na początku to tak, mniej pił, zaraz bardziej się rozkręcał, stopniowo wolność czując. Natomiast pamiętam, że najpierw był pierwszy ten informatyk, niejaki chyba Radek to był. Który przed Wielkanocą major kilka lajtów prowadził. Tam było sporo pieniędzy nazbierane, chyba 3-600. I ten człowiek go oszukał. No i major nie miał pieniędzy wtedy, bo tak, jak przyjechał tutaj, to nie wiem ile tam miał pieniędzy, ja w to nie wnikałem. Potem pojechał do tego Białego Stoku. Wydał bez sensu pieniądze, tam chyba z taksówki. Tak, z 2000 w jedną stronę na taksówkę. No i wrócił praktycznie bez pieniędzy, a jeszcze go oszukał ten informatyk. No i tam z tym właśnie chyba wtedy nawiązał chyba kontakt z tym Beniaminem. Ponownie, bo Beniamin był już wcześniej na szkolnej przez jakiś czas. No i właśnie jak ten Radek go oszukał, on wtedy wrócił do tego starego informatyka. Tak. No i co jeszcze? Major wtedy stwierdził, że no nie idzie w ogóle to, bo tam nie ma też za bardzo wyświetleń. I powiedział, pamiętam dokładnie, co tak powiedział, że będziemy robić tak jak u szwagrów, że tam jakieś takie sceny udawane niektóre, żeby coś się działo, mówi tam... Czyli takie alkopatolajty. Tak. Radio Chlew. Albo też majorowi się podobało, mówił o tym, że o jak u Magikala, co całe robią te lajty tam długo, nie? Tak. Ale to polega na tym, że piją i potem są z tego dymy i awantury.
No dokładnie, ale major nie wiedział, że Grunmajer nie był taki głupi, no jakiego też wyglądał. Nie, tak, on był dosyć tak naprawdę cwany i wyrachowany, bo pamiętam zawsze, jak ja próbowałem pomagać mu w tych lajtach na jego prośbę i na prośbę Krzyśka i próbowałem na przykład... co do dzisiaj mi tam zarzucałem, że na przykład wycinałem hejt na niego z czatu i wycinałem, chciałem, żeby nie było obraźliwych donate'ów tylko, bo były wtedy takie grzeczne, że na przykład wiesz, jak ktoś z zagranicy wpłaca, to wiesz, poważne pieniądze, 50 zł wpłaca i donate w stylu wszystkiego najlepszego, nie? Z okazji urodzin mają. Można uważać, że właśnie ci z zagranicy grzecznie pisali. Tak, a natomiast wiesz, dzieciaki z Polski to za złotówkę czy dwie i było major, ty pedale, gwałcili cię w więzieniu. A major cierpliwie słuchał, na przykład siedział 2-3 godziny, słuchał tego, słuchał, po czym na koniec, wiesz, takim wyrachowaniem trochę, nie? Mówił, to wszystko nieprawda, co ci ludzie wymyślają, ale dziękuję za wpłaty, nie? Obrażacie, ale dajcie pieniądze. Tak, ale dziękuję za wpłaty, nie? Więc wiesz, nie? I to trochę też o to poszło. Pieniądze nie śmiecą. Tak, pieniądze nie śmiecą. Więc to trochę było takie... No. No i on stwierdził wtedy, że nie będzie się ograniczał, że trzeba takie robić lajty właśnie. No tak. Zaczął też mnie w te lajty, bo ja na początku to w ogóle się nie angażowałem w te lajty. Tak, ja pamiętam, Jacek, na przykład ja na początku sugerowałem ci, że skoro jest u ciebie, to spróbuj się tam polansować, masz zespół, występu i tak dalej. A ty mówiłeś, nie, ja się chcę trzymać od tego z daleka, pomogłem mu, ale tak. No, ale on zaczął właśnie potem już z tym drugim informatykiem jak tego zaczął mnie tak wciągnąć trochę, że tam najpierw tam zapraszał mnie, siądzie tam ze mną, coś tam, kupił jakąś flaszkę, wypiło się. Potem tak zaraz bardziej jakoś mnie tam zawsze wołał mnie na te lajty. Bo wiesz, Pato widownia w pewnym momencie zaczęła zarzucić temu Jackowi, że to on rozpił majora. Człowieka, który, wiesz, był przymusowo skierowany w Białymstoku na terapię leczenia alkoholizmu i terapia polegała na tym, że szedł do MOPR-u tam na Starczykową, podpisywał listę obecności. Ja to pamiętam doskonale, bo raz byłem właśnie też w Białymstoku, byliśmy samochodem i major nas, i byliśmy właśnie pod bramką, chyba Krzysiek nas nie wpuścił, tylko major wyszedł. Tak. Poszliśmy, pamiętam, na obiad z nim i potem nas poprosił, żeby podwieźć go na Starczykową na terapię. Tak. No i wszedł tylko na tę terapię, podpisał się, wyszedł i poszedł chyba do sklepu kupić coś tam właśnie. Dokładnie, bo ja pamiętam, że to było tak, że zaraz po wyjściu z terapii on szedł do sklepu. Oni ze mną gadać nie chcą, tylko się podpisuje. Tak, kupował setkę wódki, żeby w drodze, wiesz, bo Krzysiek mu nie pozwalał pić na szkole, nie? Więc on, korzystając z tego, że był pretekst, że wyszedł z domu, to po drodze się napił. Tak. My z majorem się spotykaliśmy chyba ze 4 razy w Białymstoku wcześniej. Bo 2 razy chyba byliśmy u Krzyśka, a 2 razy chyba tylko z majorem się widzieliśmy, z tego co pamiętam. I Jacek, pamiętam, na przykład mówiłeś coś takiego, że jak on zaraz przyjechał do Sędziszowa, to musieliście mu dać jakiś likier czy coś takiego, bo trzęsą mu się ręce, nie? To pamiętam coś takiego, nie? Tak. No osoba po prostu poważnie uzależniona od alkoholu, która bez alkoholu... Ale my nie dawaliśmy, w sklepie byliśmy i ja chyba mówię, to już te kup może chociaż takie słabsze, to trochę. No. Bo był na przykład taki Paweł Sknyszyna, który przemawiał potem na pogrzebie, się ujawnił, że jest rudy z brodą, bo zawsze hejtował innego rudego, słynnego. Tak. I on miał taką teorię, wiesz, człowiek, który jest ratownikiem medycznym, był. Tak poznał majora Ikonona, nie? I on miał taką teorię, że mówił, że żeby major nie wąchał tego rozpuszczalnika, to raz w tygodniu powinien się tak solidnie napić alkoholu, żeby się tak odstresować, nie? Wiesz, to wtedy nie będzie miał mniejszą potrzebę narkotyzowania się, jak się napije. Nie? Ja mówię, dosyć kontrowersyjna terapia, nie? Ale... Nie... No w początku, w pierwsze, nie wiem, 3 miesiące niecałe, może nie wiem ile on tu był w sumie, na pewno troszkę czasu to w ogóle nie wąchał, tylko pił. Tak. Zaczął wąchać, nie wiem, w ostatnim miesiącu chyba tutaj pobytu. Ale wąchał ileś tutaj parę razy, nie wiem. No nie było to jakieś tam rzeczy bardzo dużo. Wystarczy, że raz wąchał, to już jest o jeden za dużo. Znaczy, wiesz, ostatecznie pewnie okaże się, że jednak i to najbardziej tą potowidownię przeraża, że nie zabiło go wąchanie. No to był dorosły człowiek, przecież ja go nie mogłem brać, nie wiem, siłą za frak do domu też. No właśnie, bo też na przykład ja pamiętam taką historię, że był taki okres też, że on się wyprowadził od Kononowicza i
chyba półtora miesiąca Mateusz w Białymstoku próbował mu tam... Aha, bo to była ta historia, że chyba ta jakaś czarna szprycha obiecała mu, że w sobotę po niego przyjedzie do Białegostoku, po czym go cały dzień zwodzili, bo że pieniędzy zabrakło, że stoją pod Warszawą, żeby im przysłał 300 zł na paliwo. I on w pewnym momencie zrozumiał, tak, że został oszukany, poszedł do lasu, się nawąchał i Krzysiek o godzinie 22 go nie chciał wpuścić do domu. I wtedy ja tam poproszony, poprosiłem Mateusza, który przyjął go na kilka dni do domu. Major tam zaczął, major zaczął tam pić, zdemolował, pamiętam, im szafę, wybił szybę w drzwiach i wtedy dziewczyna Mateusza powiedziała, że no niestety, nie, że w domu być nie może, więc okazało się, że nikt majorowi już w Białymstoku kompletnie żadnego dziewczyna domu... Dziewczyna w ciąży. Dziewczyna w ciąży, tak, więc powiedziała, że to po prostu... Ale jeszcze wracając do Nitro, zacznijmy od tego, że nie było takiej sytuacji, żebym ja mu podał lub udostępnił do Nitro. No a to, co tobie zarzucali właśnie, że nagrałeś, Jacek, zarzucali tobie, że nagrałeś film, jak on wącha to Nitro, nie? Tak, nagrałem, zgadza się. Tak. Ale nagrałem to po to, żeby mu uświadomić właśnie, co się dzieje po tym, że... No ja to samo mówiłem, bo tu taka trochę była hipokryzja, że na przykład potem ktoś mówi, jak on był na szkolnej, to nie wąchał, nie? Ja mówię, wąchał jeszcze więcej, wąchał całe dnie, tak jak Krzysiek mówił, że nawet w nocy się wykradał, tylko po prostu nikt tego nie pokazywał na szkolnej. I tak jak mówię, tak, rzeczywiście nagrałem to, ale po to, żeby jemu uświadomić, jak to się kończy właśnie, że ktoś przyjdzie, nagrać, nie? Nie rób tego, mówiłem mu. Ja mu wtedy powiedziałem właśnie, że to ktoś tam go nagrał. To znaczy, wiesz, to też jest paradoks, bo są na przykład takie kanały jak tam Pomawiano TV czy Nitro Cfela, którzy w ogóle to są kanały zbudowane na tym, że znajdowali go w lesie, nagrywali go w stanie nawąchania, malowali go farbą na niebiesko i dzisiaj na przykład Piotrek, ten WSW, który pomawia nas o różne rzeczy, nie żąda skasowania tamtych nagrań i kanałów, tylko żąda skasowania legalnego kanału Majora, nie? A z tamtymi kolesiami się kuma i jest to są jego sojusznicy i wiesz, najwięksi przyjaciele, nie? Więc hipokryzja, kłamstwo i oszustwo na maksa, no. No i przecież ja go nagrałem wtedy, a potem wezwałem mu karetkę i to jest odnotowane i to jest do sprawdzenia, że ja mu wezwałem karetkę. No i co, i pewnie... To bardzo długo, bo on tak, najpierw wtedy go nagrałem, pojechał na izbę i od rana tylko wrócił z tej izby, zaczął od nowa wąchać cały dzień. Ja mu wezwałem, to było Boże Ciało chyba. Tak. To ja mu wezwałem karetkę wtedy normalnie i pojechał do szpitala, no ale też szybko wrócił. I pewnie miał pretensje jeszcze do ciebie o to, że wezwałeś tą karetkę. Tak, bo ja nie przyznawałem się do niego, ale i tak nie od konfidentów nazwał. Ja to wspominam, bo kiedyś było takie zdarzenie, na przykład, że Krzysiek do mnie zadzwonił z prośbą, żebym przyjechał na szkolną, bo major się nawąchał i on go ciągnął na siłę do domu, bo on go często wtedy wyzywał, bił i tak dalej, nie? I major sobie nabił guza i była taka historia, że Krzysiek dzwonił z kolei na karetkę pogotowia i major, karetka nie chciała do nich przyjechać, bo oni często te bezpodstawne wezwania mieli. Więc ja przyjechałem, wezwałem karetkę, karetka przyjechała, stwierdziła, że skoro on ma guza na głowie, uraz głowy, to taka jest procedura medyczna, że muszą go zawieźć do szpitala, zrobić mu tam prześwietlenie, rezonans głowy, żeby ustalić, wiesz, czy nie ma uszkodzonej tam głowy i że im zejdzie w szpitalu, potem będzie, że zaniedbali temat, nie? Tak. Więc zabrali go na ten rezonans, potem major, jak to było? Aha, i major wsiadając do tej karetki nie wziął ani telefonu komórkowego, ani pieniędzy, ani kluczy do domu, nie? No tak było tak samo dokładnie. Tak, więc majora wypuścili jakoś o dziwnej porze, tam w stylu chyba czwarta nad ranem. Major wrócił na szkolną taksówką, powiedział taksówkarzowi, że spróbuje, wiesz, pieniądze z domu zapłacić, nie? Nie miał telefonu, nie miał kluczy, więc próbował się dostać. Krzysiek oczywiście spał. No bo skąd miał wiedzieć, że o czwartej w nocy on wróci, tak. I wtedy była ta słynna historia, że major próbował przeskakiwać przez bramkę i się zawiesił na kolcach od bramki, na jajach tak zwanych, i wisiał pół godziny, bo ten taksówkarz chyba nie, tam w ogóle uciekł, nie? Tak? I żeby nie straż miejska przejeżdżająca przypadkiem, czy policja, która zdjęła z tej bramki, tak? Zdjęła, by się wykrwawił. By się wykrwawił, naprawdę, nie? I oczywiście potem major miał największe pretensje do kogo? Do mnie, bo ja wezwałem karetkę. No tak.
No, a Krzysiek oczywiście też potem stwierdził, że to wszystko to jest moja wina. Ale mógł mieć też pretensje sam do siebie. Do swojego taty, że go zrobił. No. Jakby nie robił, bo to by go nie było. Nie miałby takich problemów w życiu. I teraz zmierzam do tego, że właśnie jak tutaj wącham, winnego się znajdzie. Ja się starałem go zniechęcić właśnie w taki też sposób, że nagrałem go i wezwałem mu karetkę. I to było chyba co najmniej dwa razy taka sytuacja. No ale to się tylko skończyło potem kłótnią i tego. I chyba właśnie wtedy dzwonił do tego Jarka, że chce jechać do Białegostoku. A, no to wtedy i oczywiście... Chodziło o to, że tutaj tak. Nie może wąchać. Ty już byłeś zły i major jak to zwykle po prostu uciekał tam, gdzie... Bo to samo na przykład było wtedy u Mateusza, wiesz, to co ty mówisz, na przykład major pił, major w ogóle po wyprowadzce do, wiesz, do domu wynajętego przez Mateusza narobił mu kłopotu, bo od razu było tak, sprzedał adres, pozapraszał jakichś swoich znajomych na balangę, przyjechała policja, były skargi sąsiadów na zakłócanie ciszy nocnej. Co to znaczy sprzedał adres? Sprzedał adres, to znaczy, wiesz, to było tak, że na przykład ktoś dzwonił do majora, mówił, major, tak. Gdzie ty jesteś, czy chcesz do nas paść na imprezę? A major na przykład mówił, wpadnijcie do mnie na imprezę, nie? No i w ten sposób, wiesz, adres, który miał być nieznany, tak, potem bardzo znany i się robiła melina i właścicielka wtedy mówiła, że... U mnie z kolei było tak, że leżała kartka na stole, bo miał chyba zapisany tam telefon, żeby sobie obiad mógł zamówić i właśnie adres miał na to zapisany. Zapisali mu adres na kartce, żeby wiedział, wiesz, jak podać. Tak. I on na filmie, pamiętam, tak, to było zaraz na początku, na swoim filmie nagrał tą kartkę i... Wszyscy się dowiedzieli, gdzie mnie mieszka. Tak. I się zaczęły pewnie wizyty jego fanów i tak dalej. Tak, na początku bardzo. Pierwsze dni to jak na wesele przyjeżdżali po 10 samochodów naraz. O. No. Tak, żeby się napić z majorem, zrobić sobie zdjęcie z majorem. Ale szybko to ucichło, potem to już był spokój. Ale trzeba było wpisowe zrobić. Pamiętam właśnie... U niego to było takie, zdjęcie zrobię się z wami, ale przynieście flaszkę kawówki. Major tak mówił? No. Tak, wyszedł na balkon na przykład, tam widzowie stoją pod tym, chcemy zdjęcie, a to przynieście flaszkę kawówki, albo morenówki, albo coś. No. Albo cytryk. No i szło. No ale tak, nie no, widzowie wiesz. Handel wymienny. Nie no tak, a widzowie bardzo chętnie się. Jeżeli przyjechali z Krakowa czy Poznania, no to co zrobią? Wiadomo. Nie, ale to, w ogóle on miał też takich fanów, którzy po prostu chcieli z nim się napić alkoholu. No oczywiście, ale gdzie ta miejscowość w ogóle jest? Sędziszów? Tak. Chyba 30 km od Krakowa, dobrze Jacek mówię? Nie, 60. 60 km od Krakowa. To w zasięgu. Między Krakowa na Kielcani w połowie drogi. Tak. Zresztą... prawdziwi fani to potrafią naprawdę... Całą Polskę przyjechać. ...kilometry zabić. Ale byli z Poznania, przecież zabrali go nawet tutaj na stadion. To sobie nie ma znaczenia, gdzie mieszkał, bo i tak by dojechali do niego. Nie, no w Białymstoku na przykład był taki motyw, że on właśnie na tej chacie tam miesiąc niby tylko pił, po czym nagle, wiesz, tam Mateusz przyjeżdża, zostaje otwarte drzwi do domu. To była zima, nie? No. Telefon, kurtka, włączony komputer. Tak. Otwarty dom, zero kontaktu z majorem, nie? No. Major zniknął na chyba 3 dni, nie? No. No. I wiesz, jakieś wersje tutaj dziwne, że może ktoś, coś mu się stało, go porwali. Major po 3 dniach się odnalazł. Okazało się, że sobie poszedł na melinę na ulicy Lipowej. O. Siedział tam 3 dni, była balanga, były dziewczynki, był alkohol. Wszystko było, co mu trzeba było, nie? No. Prostego powodu tutaj nie znikał, z takiego powodu, że nie znał tego miasta i z tego też powodu się nie poruszał praktycznie sam, tylko sam chciał, żebym ja z nim chodził. No. Po prostu w Białymstoku, no to wiadomo, że znał każdy kąt, bo tam się urodził, a tutaj... Tak, dokładnie. Tam się nie chciał ruszać, ewentualnie do sklepu, tylko i z powrotem. Raz poszedł, ktoś go chyba bodajże zaprosił gdzieś, jakiś widz. To już poszedł gdzieś dalej na drugie osiedle, to nie mógł wrócić. Gdzieś podobno zabłądził, ktoś go przywiózł. Zaszukałem go północy. Też dzwoniłem do niego, nie odbieram. No dokładnie, tak. Bo on tego rozpoznał po prostu, wiadomo, że on był rozpoznawalny. Jacek, a jeszcze takie kwestie tam, co zarzucano, że na przykład tam kij od szczotki w usta, czy tulipan. No. Ja mówiłem, że to były ustawki tak naprawdę, po prostu dla patowidzów, dla wyświetleń. Przecież nawet ten kij nie był włożony w usta, tylko tak był tylko...
Były takie ustawki, zresztą sam major mi mówił, że, że mają być dymy. Mają być dymy dla patowidowni, żeby były oświetlenia, bo jak siedział i pchnie jadł, to wszyscy mówili, że to jest nuda, nic się nie dzieje i nie oglądać, nie subskrybować. Wracając już do tego tulipana, to przecież po pierwsze, nikt by go nie użył, bo gdyby go ktoś chciał... Po pierwsze, w tym momencie, kiedy ten tulipan był podawany, to jeszcze za plecami stało chyba kilka młodzieży i tam nikt by nie pozwolił na to, żeby ktoś użył tego tulipana. To było tak tylko podane i zabrane od razu. Mhm. Bo tam wtedy jeszcze przyszli widzowie, pamiętam, na tego live'a, bo w budynku gospodarczym u mnie. Tak. I to takie po prostu żart zrobiliśmy, tak pokazaliśmy i zaraz był zabrany, no od razu. I to dokładnie zadziałało tak, jak major chciał, bo o tym zaczęło być głośno, nie? Tak jak nie chcieli oglądać filmów z gór, z wycieczek, z fajnych rzeczy, bo to nudne, to nagle to było to, co chcieli oglądać, no, tak naprawdę. No. Tak, no major mówił, że jest Jupiterem. Co? Nie youtuberem, tylko Jupiterem. No i był Jupiterem. To jego bolało, wiesz, stracił kanał kiedyś, który miał 100 tysięcy widzów, bo była taka historia, że wiesz, on wkurzał strasznie ludzi, tym taką swoją zarozumiałością, że wszyscy muszą pracować, a on się niby bawi, wiesz, i żyje na koszt widzów, nie? No tak. I przyjechał taki koleś, wiesz, Mercedesem, pożyczonym, czy wiesz, tam z bez tablic rejestracyjnych, powiedział, że nakręcą taki śmieszny filmik, że wiesz, że major już Mercedesa sobie kupił. I pokazał film porno i skasowali mu kanał. I od tamtej pory ja akurat pojawiłem się na szkolnej i tak jak wcześniej niby zarabiał, wiesz, 1000 złotych, to potem zarabiał 1000 złotych na kanale miesięcznie, nie? Wszystko jeden film. No. No bo, wiesz, różnie bywa. A ludzie teraz myślą, że on nadal tak